Skoro ruszacie przez las, dajcie mi w takim wypadku. I teraz pytanie. Albo Percival, idąc pierwszy i sprawdzając drogę przed wami, z jakąś tam waszą drobną pomocą, będzie rzucał tajniki dziczy, albo wy wszyscy, każdy za siebie. Jeżeli on będzie rzucał, to ma przewagę w każdym rzucie. Jeżeli wy za siebie, to rzucacie pojedynczo i co z tego będzie, to będzie. No, chyba niech on za nas rzuca, co? Okay, no, ja będzie na niego. Właśnie. No dobra, to w takim wypadku rzucaj pierwszy raz tajniki dziczy, by wybrać odpowiednią ścieżkę przez chruściec prowadzący do lasu. Już rzucam, czekaj, ja blokuję sobie telefon. No jeszcze... Dobra, nie ma. Jeszcze jakbyśmy w grupie, mamy wrażenie, to ktoś nas śledzi. No. Chciałbym rzucić to zaklęcie... Gubienie ścieżek. Okej, dobra, nie ma problemu. Widzicie, jak Berry skupia się i wyciąga kilka ziaren ze swojej saszetki na komponenty magiczne. Rzuca je na ziemię zaraz za waszymi wbitymi w podmokłą ziemię stopami, śladami, które prowadzą do lasu i widzicie, że ślady zaczynają znikać. Każdy krok, który teraz postawicie, może dla naprawdę wprawnego oka gdzieś będzie widoczny, ale to musiałoby być praktycznie boskie oko. Natomiast widzicie, że wasze ślady stają się miększe, wasze nogi stają się lżejsze i ślady znikają. Dobra, to jak ci Percivalu poszło? Dobra, czekaj, rzucam, bo się ten... Jaką mam przewagę do tego, do tej kudzicy, bo mam minus 4, bo nie mam tej... Tak, jak masz przewagę, rzucasz dwoma kostkami i wybierasz wyższy wynik. Okej, dobra, fantastycznie. Pasi. Krytyczne 20. Okej. Widzicie, jak Percival ginie w lesie. Przez kilka minut nie widać go w ogóle, ani widu, ani słychu. Jego płaszcz no tylko furkocze... Co? No to zajebista 20. Jego płaszcz furkocze pomiędzy drzewami i po kilku minutach pojawia się z powrotem. Kiwa wam głową i widzicie, jak znalazł tak idealną ścieżkę, że w tym momencie znajdujecie się już w zasadzie w połowie drogi do miejsca przeznaczenia. Szybkim krokiem zmierzacie w kierunku jeziora Malsul. To w takim wypadku potrzebujesz jeszcze jednego rzutu tajników dziczy. Dobra. 10 na pierwszym. I minus 4 się liczy, czy nie? Tak, tak. Jak nie masz tej, dobra, tej, to tak. Czyli tutaj 6 i tutaj 12 minus 4 to jest 8. Okej. Okay. Prowadząc swoich kompanów przez las, udaje ci się znaleźć ścieżkę, którą wydeptały prawdopodobnie zwierzęta. Spokoju nie zakłóca wam nic, ale... Ostrokrzewy i kolczaste maliny, które rosną wzdłuż ścieżki, spowalniają wasz chód. W tym momencie znajdujecie się, tak jak popatrzycie na mapę, obok takiego znaczka księżyca, takie przewężenie łączące ze sobą dwa akweny, Malsul i Harloch. To pewnie widzicie, ten staw Harloch, nie? To jest takie przewężenie zaraz pomiędzy Harloch a Liandrain. Tak, no. Okej. Okay. W tym miejscu, przycupując chwilę i wyciągając kolce z waszych łydek, dostrzegacie, że jest tutaj na tyle wąsko, że jeżeli chcielibyście przekroczyć rzekę, to możecie to zrobić nawet teraz. Okej, okay. Dobra. To ja ściągam buty, zanim przekroczę rzekę. Okej. Okay. No, żeby nie zamoczyć. Ja ściągam buty, nachy i... Dobra. Prąd nie jest wcale specjalnie wartki, chociaż rzeka jest dosyć chłodna i mrozi wam stopy. Przechodzicie spokojnie po ogromnych kamieniach, które znajdują się pod waszymi nogami. Kiedy przeszliście, zakładacie, osuszacie nogi i zakładacie z powrotem buty. W tym momencie też dostrzegacie, że z rzeki w waszym kierunku gramoli się ogromny krabopająk, który do tej pory był dnem owej rzeki. O tak!
Krzyczę. Pająk wydaje dziwne dźwięki ze swojej paszczęki i od razu zerkając na was rzuca się w waszym kierunku kłapiąc ogromnymi szczypcami. Rzucajcie inicjatywę. Dobra. Inicjatywo. O kurwa. Okej, okay. Percival? Czekaj, bo tutaj jest inicjatywa. Czekaj, gdzieś to zgubiłem. Zaraz jestem... opuk umiejętności powinieneś mieć po lewej stronie, pod punktami życia. Jest, dobra, widzę. Czyli razem 9, czyli 6 plus 9. To jest 15. Dobra, my stali. 19. Gorkok? 13. Dobra, i Berek. 7. 7. Dobra, w takim wypadku Mestari, szybko otrząsasz się z szoku, zerkasz pająkowi we wszystkie 8 oczu i co robisz? On jest w rzece, tak? I jeszcze jest w rzece, no. Jeszcze jest w rzece. Dobra, czy... Tak, chciałbym użyć plagi. To jest... Nie, to nie zadziała na teren. Może unieruchomienie najpierw? Okej, okay, ja muszę coś rzucić, tak? Tak, na wolę. Na wolę. Mhm. Okej, okay, już rzucam. Poziom 5. No to ja mam 6. Ojej. I co, unieruchomiłem się, tak? A ile wyrzuciłeś? 6. A, no to tak, unieruchomiłeś się. To chciałbym użyć plagi. Okej, dobra. I tam też coś rzucam, nie rzucam? Nekrotyczna energia oblepia istotę, którą wskażesz w zasięgu czaru, pozbawiając jej ciało wilgoci i żywotności. Cel zaklęcia musi wykonać rzut obrony na kondycję. Okej. Krytyczna 1. Oho. Okej. 8k8. I pozwolę ci to nawet podwoić ze względu na krytyczne 1. Także rzucaj. Dobra, tak? To rzucam z szóstej komórki. 10k8. 45 obrażeń razy 2,50. Co kurwa? Ja pierdolę. No stary, my idziemy się napierdalać na konkretne. Okej. Okay. Te się wypstyka już. Widzicie, że pająka ogarnia mrowie dziwnych insektów, pijawek, które wyciągają z niego wszelkie możliwe soki w nim płynące w momencie, kiedy pająk zostaje sparaliżowany i nie może się w żaden sposób ruszyć. W oczach widzicie tylko, jak światło zastyga, aż w końcu gaśnie i pająk opada martwy do rzeki. Rzeka go jednak nie zabiera, bo jest za płytka, także pamiętajcie, że on leży w rzece w razie czego. I do it solo! Zajebiście, dzięki. Nawet łuku nie zdążyłem wyciągnąć. Kurwa. Patrzę tak na się. No, może ten licz coś jednak dał? Może. No. Dobra. Okej, czyli co, ten krabisz leży nieżywy? Tak. Okej, czy jakieś komponenty z niego mogą, jest jakieś, chyba można go jakoś tam coś... Mięsko jakieś coś? No, jakieś coś przydatnego. Znaczy mięso krabu pająków w ogóle jest bardzo pożywne, bo to jest jak mięso z kraba czy homara, więc nie ma problemu, no, to możecie pozyskać. A ja? Okej, no to nie ma problemów. Kwestia tego, czy chcecie próbować pozyskać cokolwiek innego, co na przykład, czy można sprzedać, czy wykorzystać w alchemii, czy coś w tym stylu. Bo na przykład serce krabopająka jest całkiem drogie, nie? Można dostać za nie nawet 1000 złotych monet. Dobra, chcę to serce. Okej, okay. To w takim wypadku, próbując rozpołowić pająka dosyć delikatnie, musisz rzucić na medycynę lub na zręczność. Zależy, co masz wyższe, proszę cię bardzo. Czekaj, zobaczę, co mam wyższe. Czekaj. To będzie leczenie, nie?
Bo medycyny tak, nie tak, mam. tak, tak, tak. Dobra. O, super, mam nawet bonusy z leczenia. Uch! Ale za kurwie kostką. 18 w sumie. Okej, okay, okej. Okay. Kilka szybkich ruchów toporem sprawia, że otwierasz krabopająka z łatwością. Widzisz jego serce, które jest obleczone w coś rodzaju takiej kostnej albo skorupiej klatki. Żeby je wyciągnąć z tej klatki, no będziesz potrzebował kolejnego bardzo trudnego testu leczenia. Dobra, lecimy. Jeszcze lepiej, 20 teraz. Okej. Okay. Udaje ci się delikatnie obdziałać toporem to, co się udało obdziałać i serce jest nienaruszone. Pakujesz je razem z tą kostną osnową, która je otacza, zabezpieczając do plecaka. Zapisz sobie gdzieś tam na kartce w ekwipunku, że masz serce krabopająka. No dobra, zatem jesteście po drugiej stronie rzeki. Niedaleko, w zasięgu waszego wzroku, znajduje się droga, trakt prowadzący z Harloch do Liendrain. Przed wami zaczynają się już powoli wyżyny i pagórki, które prowadzą do gór i kopalni na północ od Harloch. Gdzie się wybieracie? Czy dalej w kierunku krasnoludzkich kopalni, czy na północ? Tak, gdzie bestia! No to właśnie pytam, bo na północ jest bestia, a krasnoludzkie kopalnie dalej na wschód. Znaczy, na północ chciał być bestia. Generalnie to z tą bestią to była już jakaś akcja, prawda? I troszeczkę za mało o niej wiemy i ona się potrafi deportować, to prawda? Tak. Ona się potrafi deportować, więc... deportować. Harry Potter. I ten, i co? Więc jakby ja bym chyba poszedł w kierunku lochów jednak. Znaczy... No, chodźmy do krasnoludzkich. No okay. Chodźmy. W kierunku wschodnim, południowo-wschodnim. Tuż na północ od Harloch znajdują się kopalnie. Widzicie kilka porozrzucanych wozów w momencie, kiedy zbliżacie się do samych kopalni. Mijacie kopalnie, które w tym momencie są opustoszałe, jako że wszyscy po pierwsze boją się ruin, które odkryli, a po drugie udali się do Ker Westphal razem z materiałami, z węglem, diamentami, złotem i tym, co wykopali, żeby załadować statek, który przypłynie. Mijacie kopalnię. Nie więcej jak 20-30 minut zajmuje wam od razu odkrycie, w którym miejscu krasnoludzi dokopali się do ruin. Widzicie z oddali, tu już wam chwileczkę, już wam pokazuję. Widzicie z oddali pozostałości, ruiny jakichś dziwnych zabudowań. Niespotykane w tej okolicy. Okej. Z tego, co mówiły plotki, to na ruiny założone jest jakieś zaklęcie albo jakaś nieznana magia, która każdego, kto się zbliżył, gdzieś tam rozsypywała na kawałki. Więc jakby biorąc to pod uwagę, biorę łuk, naciągam strzałę i strzelam w kierunku tam tych ruin, żeby zobaczyć, co się stanie ze strzału. Czy jest tam jakiś taki próg, gdzie jest nałożone to zaklęcie. Okej. Wypuszczasz strzałę i strzała po prostu odbija się od muru samych ruin. Nie widzisz też żadnych ciał, krasnoludów czy czegokolwiek jeszcze przed samym wejściem do ruin. Okej, dobra. Jedyne co, to słyszycie w tej okolicy spadającą wodę płynącą z sopli, z wyrwy, którą zrobili krasnoludzi, oraz szemrzący gdzieś tam w głębi daleko strumień, który... Gdzieś naprawdę głęboko, głęboko poniżej samego mostu, który widzicie prowadzącego do ruin. Okej, dobra. Gdzieś tam sobie płynie. W takim razie ja pójdę. No czekajcie, ja jestem krasnoludem i chciałbym przyjrzeć się samej budowli. Nie wiem, może coś o nich słyszałem już w tego typu budowlach. Po pierwsze, przyglądając się samej budowli, rzuć zauważanie. Spostrzegawczość zauważanie.
14. Okej. Rozglądając się po budowli, od razu zauważasz, że tak jak wspominał Jean, ona wcale nie jest krasnoludzka. Nie do końca wiadomo, czyja ręka je stworzyła. Natomiast na pewno nie jest to architektura krasnoludzka. Zwodnicze to jest, ze względu na to, że bardzo przypomina krasnoludzką. Jednak to same wykończenia, elementy te drobne świadczą o tym, że krasnoludzi nie przyłożyli tutaj nawet ręki do tego. Mówię o tym moim towarzyszom. Nie do końca jest to ludzkie. To ja zdziwiony tym, że to nie jest krasnoludzkie, również przyglądam się. Mhm, okej. Rzucaj w takim wypadku na zauważanie. Spostrzegawczo i zauważanie. 15. Okej. Przyglądając się ruinom nieco dokładniej, sam zauważasz, że na pewno nie ma tutaj żadnych krasnoludzkich elementów wykończenia, chociaż architektura no, jest bardzo podobna, no, znowu wręcz zwodnicza. Dostrzegasz kilka małych elementów, które świadczyłyby nawet o tym, że jest to dziwnie podobne wykończenia schodów na przykład, czy samego mostu do elfiej architektury, ale wali grad. Czekajcie, ja sobie zamknę okno, bo aż wali grad. Okej. Że właśnie kilka elementów wskazywałoby na to, że to nawet mogłyby być elfickie ruiny, ale to znowu tylko kilka elementów i tylko dla wprawnego oka widoczne. Tak, chciałem. Bo myślę, że w tym kierunku to może chcieć upodobnić się do krasnoludzkiej budowli. To był zafascynowany na przykład budowlą krasnoludzką. Chciał budować podobnie. Okej, okay. Rzucę historię. Ojejku, historia. Nie mam czegoś takiego historia. Wiedza. Wiedzę, historia albo inteligencję, jeżeli nie masz. No wiedza, religia. Tylko historię. No, 8. Okej, okay. No to w takim wypadku niespecjalnie przypominasz sobie, żeby ktokolwiek kiedyś takie numery odstawiał, żeby upodobnić swoją architekturę do jakiejś rasy i żeby aż tak mu zależało na tym, żeby pominąć tylko na przykład drobne elementy, albo tylko na tych drobnych elementach się skupić. Koniec końców, raz słyszałeś o czymś podobnym, co miało miejsce w starych, starych podziemiach w Fejrunie. Nie możesz sobie przypomnieć dokładnie miejsca, ale była to jakaś stara, starożytna rasa, o której nie znalazłeś ani żadnego pisma, ani niczego nie możesz sobie konkretnego przypomnieć. Była jedna rasa, która budowle miała bardzo podobne i do krasnoludzkich, i do elfickich rękodzieł. Natomiast na tą chwilę nie pamiętasz, co to mogło być dokładnie. Ale była to bardzo, bardzo, bardzo stara opowieść. Gdzieś księga, która daleko 1000 lat plus jeszcze przed czasami, kiedy ludzie zaczęli w ogóle mierzyć czas. Także to bardzo, bardzo stare. Jako, że w tym momencie mamy rok 1349, no to minęło sporo, sporo, sporo lat od tego czasu, ponieważ ludzie zaczęli mierzyć w ogóle czas jako taki jakieś 6 tysięcy lat temu. Także nacja, która istniała pomiędzy 10 tysięcy a 7 tysięcy lat temu. Okej, okay, dobra. Dobra, to ja w takim razie idę... Trochę stare. No. Idę w poszukiwaniu, znaczy idę rozejrzeć się na tym moście w poszukiwaniu jakichś pułapek, czy no, idę sprawdzić teren gdzieś tam pod samo wejście, prawda? Okej, okay. Zmierzając w kierunku mostu, rzucaj przeszukiwanie w takim wypadku. Okay. Przeszukiwanko.
To jest 3 przeszukiwanie, 4 plus 2. Okej. Okay. 7 plus 4 plus 2 to jest 7 plus 6, 13. Okej. Okay. Most nie wydaje być się specjalnie zabezpieczony. Nie zauważasz żadnych magicznych run, żadnych dziwnych napisów, żadnych pułapek. Dochodzisz do schodów, które prowadzą do portyku, który prowadzi dalej w głąb ruin. Wchodząc na schody i rozglądając się dalej w głębi, dostrzegasz kolejne mury, kolejne jakieś tam porozwalane ściany, tego typu rzeczy, ale na samym końcu, tuż naprzeciwko, wbity w ścianę, dostrzegasz, już wam pokazuję, wejście do ruin. Drzwi, przed którymi, w zasadzie od drzwia wieżeja, przed którymi leżą ciała dwóch krasnoludów, gdzie ich oczy zostały zwęglone, część twarzy osmalona i leżą teraz martwi na ziemi. Okej, okay, dobra. Krzyczy do towarzyszy. A jeszcze, sorry, że się wtrąciłem, ale jeszcze z tymi krasnoludami to był taki motyw, że w trakcie śmierci oczy im rozświetlały się. O czym świeciły na biało. Okej. Dobra, więc krzyczę do towarzyszy, macham im ręką i mówię, wydaje się być bezpieczne, ale musicie na to spojrzeć. I wołam ich, pokazuję im, wskazuję na ciała krasnoludów. Używam pradawny kamień widzenia i rozglądam. Okej. Rozglądając się przez kamień widzenia, patrząc na same mury, w momencie, kiedy jeszcze idziesz do samych ruin, dostrzegasz, że sam kamień, same ściany pokryte są czymś w rodzaju jakby magicznej osnowy, jakby takiej bardzo cieniutkiej, takiego cieniutkiego pergaminu na grubość włosa, który pokrywa całe ściany od góry do samego dołu. W miejscu, gdzie ściany są pęknięte i ułupane, dostrzegasz ich pradawny kształt. Energia utrzymuje się cały czas w niezmienionej wartości, więc jesteś w stanie obejrzeć te ruiny takimi, jakie były przed tymi 10 tysiącami lat. Tak jakby sama energia dalej nie zauważyła, że kamień się już rozsypał i rozleciał. Kiedy wchodzisz na schody i spoglądasz w kierunku samych wrót, magia wręcz cię oślepia i musisz aż odjąć kamień od oka. Mówię towarzyszom, że te drzwi są zaklęte magicznie. Urka. Dziwne. Dobra, to w takim razie próbuję robić to samo, co zrobiłem wcześniej. Wyciągam łuk i próbuję celować strzał prosto w drzwi. Odsuwam się jeszcze jakoś okay. Tak, na mniej więcej bezpieczny dystans. Dobra, do drzwi dzielicie jakieś 10-12 metrów. Wystrzelił, no to żebyś widział wcześniej, jak pałaszem puchał do drzwi, a pałasz wybuchał. Aż buty zgubił. Wystrzeliwujesz w kierunku wrót. Strzała leci szybko i w momencie, kiedy miałaby już uderzyć w drewno, widzisz, jak po prostu rozsypuje się w pył. Mhm. Tak jak myślałem. Sami widzicie, nie wiem. To jest magia. Niewiele mam z magią do czynienia. Panowie? Czy znajduje się jakieś napisy, które są w stanie... Może Mestari był ja bym chciał zrobić. Poznać tę magię, może z jakiejś szkoły? Skup. Jasne. Rzucaj czarostwo. 37. 27. Okej. Okay. Skupiając się dokładniej, wyczuwasz moc płynącą z tego miejsca, ale na pewno nie jest to magia. W żaden sposób nie jest to ani żaden kolor magii, ani esencja magiczna, ani nic, co by było związane z magią, jakiej cię uczyli. Bardziej jest to energia podobna do energii błyskawicy na przykład, coś w tym stylu. I wręcz sama energia no faluje wszędzie. Jesteś w stanie może nie na tyle zobaczyć to samo, co widział Berry przez kryształ widzenia, ale jesteś w stanie dosłownie wyczuć energię, która porusza się po ścianach tego całego kompleksu. Dobrze. Przed wami, na samych drzwiach, na samych wrotach, jedyne co znajduje się to ponad dwoma
uchwytami, które służą do otwarcia wrót. Trójkąt, w który wpisane jest koło, w który znowu wpisana jest sześcioramienna gwiazda. Ale gwiazda. Nie wiem, czy znajdują się jakieś napisy, ostrzeżenia, co to za miejsce, nic. Nic, że nic. Jedyne co, to po lewej stronie widnieje rzeźba czegoś w rodzaju strażnika, w której ręce pali się pochodnia. Ale znowu, ogień jest dosyć dziwny, bo nie jest tak nieregularny, jakby wskazywał na to sam wiatr, który pomiędzy tymi ruinami się porusza. Pochodnia, którą byście tutaj odpalili, no, mocno chwiałaby się, sam ogień mocno by latał po całej pochodni. Natomiast ta po prostu no, pali się tak jak wzorowa pochodnia bez istniejącego wiatru. Pod posągiem, pod miejscem, w którym siedzi, znajduje się urna, na której jest czaszka. Zresztą jak też widzicie. Dobrze. Ja bym chciał się odsunąć na bezpieczny właśnie taki też dystans, nie na wysokości ręki. Wyciągam rózgę iskier i kieruję jeden pocisk w stronę drzwi. Okej. Z rózgi wylatuje pocisk i uderza prosto w drzwi. Widzisz, jak iskry biegną po magicznej, czy w zasadzie po tej energetycznej tarczy, która je osłania, i nic się nie dzieje. Czy jestem w stanie stwierdzić, że ta urna służy do... Jak to kurczę powiedzieć? Znaczy, sama urna nie ma też żadnego przykrycia. Bardziej niż urna przypomina to być może wielki kielich, czy coś w tym stylu. Chodzi mi o to, czy to ten właśnie ten kielich właśnie przypomina coś, by miejsce do składania ofiar na przykład. Z miejsca, w którym stoisz, no nie widać nawet dna tego kielicha, więc ciężko mi powiedzieć. Chciałbym się zbliżyć. Tam powoli się zbliżał. Co ty, Jarku, dzwonisz do mnie? Kurna, bo chciałem włączyć to, bo niechcący wyłączyłem zdjęcie karty i mi się... Dobra, okej, jeszcze raz, co tam? Chciałem zbliżyć się do tej urny, się przyjrzeć. Okej. Podchodzisz do urny i widzisz już jej dno stając jakieś 1,5-2 metry przed samym wejściem. Na dnie urny jedyne co, to zebrało się kilka kropel wody ze stalaktytu, który jest powyżej. A czekajcie, policja do mnie ten. Idę im pomachać. Przyglądam się jeszcze posągowi. Okej. Okay. Historia, nie wiem. Posąg ma zasłoniętą całkowicie twarz, tak jakby jego twarz zasłonięta była przez jakiś woal. Kiedy próbujesz przyjrzeć się dokładnie, jakby zajrzeć pod sam woal, pod sam płaszcz, widzisz, że posąg nie posiada oczu, a rysy jego twarzy nie przypominają żadnych, które do tej pory widziałeś. Czy to w książkach o różnych bestiach, czy o jakichś wymarłych rasach. Nic ci nie przychodzi do głowy. Jego dłonie przypominają bardzo ludzkie, chociaż może trochę bardziej kościste. Być może trochę bardziej elfie, ale jego twarz na pewno nie ma niczego wspólnego z żadną rasą lub istotą, jaką widziałeś do tej pory. Te krasnoludy dawno są martwe? Już leżą? Ile? Sądząc po twojej wiedzy, spokojnie od tygodnia są martwe. Przepraszam, co się wydarzyło? Bo co jest martwe? Bo ten? No umarłeś. Moje jądra. Zabili cię. Moje jądra? To jest martwe? Te krasnoludy przed wejściem. No nie wiem, spróbuję nadciąć sobie na przykład dłoń i żeby puścić parę kropli do tej urny. Okej. Okay. Nacinasz dłoń, podchodzisz do urny i wpuszczasz kilka kropel. Miesza się ona bardzo szybko z wodą. Widzisz, że oczy albo coś, co powinno być oczami posągu, rozświetlają się.
Posąg zdaje się nie ruszać, ale jakby nachyla swoją prezencję w twoim kierunku, wypowiadając kilka słów w bardzo dziwnym języku, którego nigdy, że nigdy nie słyszałeś. Trochę jakby metalicznym, trochę jakby brzęczeniem, to ciężko określić, jakby tryby starożytnego mechanizmu, które stukają o siebie, potrafiły coś powiedzieć i w tym momencie wypowiadają kilka słów. Posąg odchyla się z powrotem. Weź pochodnie. Czy próbował nacisnąć klamkę? Nie, nie naciskaj. Weź pochodnie może od niego, nie? Co wziąć? Pochodnie. No, wlałem to parę kropli krwi i on jakoś zareagował. No, to ty może wiesz. Może tam trzeba lepszej krwi, daj ja spróbuję. Dobra, to ja przy ogniu jeszcze języki używam, żeby zrozumieć w tym momencie już, co on mówi. Okej. W momencie, kiedy zauważyłeś, że posąg jakby pochyla się trochę w kierunku Barego, wykorzystałeś swoją umiejętność do rozpoznawania języków i słyszysz, jak posąg mówi Beremu: jedynie wiedza może przeprowadzić cię do sanktuarium strażników. To jakby kompletnie nic nie pomaga. No, wiedza może przeprowadzić cię do... No skoro krew jest symbolem poświęcenia, to musicie znaleźć symbol wiedzy. Mestari, trzeba twój mózg tam wrzucić. Słuchaj stary, fajnie się współpracowało. Nie, no. Ta mózg od razu. No dobra, no to wiedza. Czekaj, jeżeli krew jest symbolem poświęcenia, to ogień jest symbolem wiedzy. To w takim razie zabierz mu pochodnie i możemy przechodzić. Tak jest moja teoria. Wiesz co, aż rzuć inteligencję. Aż rzucę inteligencję. Czekaj, o kurwa. A nie, plus 4, to jest całkiem nieźle. To jest tak. 13 plus 4, 17. Okej. Okay. Ewidentnie nie chodzi o pochodnie ani o ogień. Kurwa. Ale przy okazji tego zauważasz, że pod śniegiem znajduje się chyba kolejny postument u samych, znaczy postument, coś kolejnego, co może was naprowadzić na zagadkę pod samym śniegiem, pod nogami tego posągu. Okej, okay, dobra, biorę tam ten śnieg i podchodzę i zgarniam ten śnieg i patrzę. I widzisz, że jest to podest na jakąś księgę. Okej. Nie zdobyliśmy ostatnio żadnej księgi, prawda? Zdobyliśmy. Tak? Tak. Co prawda ona była znaleziona przypadkiem, aczkolwiek strażników. Aha, no tak, bo byliśmy tam, gdzie była ta czarka, tak? Tak. Przeglądam wszystkie swoje księgi, czy mogłyby pasować. Znaczy pod jakim względem? Rozmiarem, kształtem, czym? Czy przykładasz je tam? Jak to działa? Inaczej. Miejsce na księgę ma jakieś elementy takie charakterystyczne? Nie. Nie, to jest tak. Tak, chwila, ja też miałem jakąś książkę, prawda? Ja miałem i zdobyłem... Aha, ale to jakieś... Macie żadnej księgi piromancji? Jeśli jakaś księga ma tutaj pasować, to będzie tylko i wyłącznie ta. Wyciągam księgę z Podróż przez ogień Isztar i umieszczam ją tam. Okej. Okay. Kładziesz księgę na podejście. Widzisz, jak księga otwiera się i bardzo szybko kartkuje. Po chwili dostrzegasz, że zaczyna płonąć. Ogień w pochodni, w rękach pomnika przygasa, a cały popiół jakby sam z siebie spadał do urny, gdzie po chwili znika. Gwiazda, która znajduje się na drzwiach, słyszycie...
i drzwi stają przed wami otworem. Słyszysz kolejne słowa ze strony posągu. Ci, którzy poszukują wiedzy, niechaj wejdą do sanktuarium. Niechaj poznają tych, którzy stoją na straży. Okej. Pewnym krokiem przechodzę przez drzwi. Księgę możesz sobie odpisać, bo została ona spalona. Spalona. Tak jest. I co, Percy? Ja pewnym krokiem przechodzę w takim razie przez drzwi, chociaż nie ufałbym w sumie. Dochodzisz do progu i tak się odwracasz do swoich kompanów, którzy widzisz, jak trzymają za ciebie kciuki. I tak, a jeszcze robię do nich ryma. W sumie, no dobra, wiesz co, tak na wszelki wypadek robię dwa kroki w tył i strzelam kolejną strzałą przez drzwi, żeby mi się tam nic nie zdało. Okej, strzelasz strzałą, wpuszczając ją w ciemny korytarz. Mhm. Strzała leci długo, długo, aż w którymś momencie słyszysz tum, 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 tum. Okej, dobra. Uśmiecham się, idę pewnym krokiem przez drzwi. Okej. Dajesz kilka kroków zaraz za drzwi. W tym momencie słyszysz i rzucaj na refleks. Kurwa. O kurwa. Ja szybkie zrobię. Pranie mi pierdyknęło na dworze. 16 plus 10 to jest 26. Co ci pierdyknęło na dworze? Aby zobaczyłem, jak suszarka z praniem poszła. Jak na dzikim zachodzie. Okej, ile? 26. Okej. Udaje ci się w ostatniej chwili wykonać mostek, kiedy ze ścian po lewej stronie, wchodząc tylko do korytarza, schodząc po schodach, wystrzeliwują w twoim kierunku ostrza. Chowają one się zaraz za twoją twarzą, mijając cię kompletnie. W tym momencie leżysz na schodach, modląc się o to, żebyś nic nie uruchomił swoim dupskiem, opadając na same schody. Okej, to co robię, to leżę i się nie ruszam, bo wolę nic nie uruchomić i krzyczę do towarzyszy: ej, uważajcie, jak będziecie wchodzić. I... No to ja pewnym krokiem wybijam tam. Okej, dobra, jak widzę, że on tak pewnym krokiem wbija, to tak jestem w gotowości, żeby w razie gdzieś odskoczyć, bo ewidentnie na coś stanie, czy coś uruchomi. Przynajmniej mam takie wrażenie, więc jestem gotowy. Dobra, zatrzymuję się w krogu. Okej? Nie jestem gotowy. Ciepło też to zrobiło, to. Stajesz w progu i dostrzegasz, że ze schodów prowadzących do środka po prawej stronie odbija całkowicie jakiś tam inny korytarz i naprzeciwko również znajduje się bardzo, bardzo długa sala, która gdzieś tam na samym końcu jest być może leciutko oświetlona. Długi korytarz prowadzi przez jakieś 20 metrów do samego punktu światła. No i korytarz zaraz po prawo przy zejściu. Całość jest ciemna, nie ma tu żadnych pochodni, nie ma tu kompletnie niczego. Jedyne co jakiś czas widzicie, że w ścianie znajduje się coś w rodzaju kawałka szkła albo może kryształu. Ciężko powiedzieć, czym to jest, jednak na pewno nie daje to żadnego źródła światła. To by nie daje, bo nie przerwał coś. Nie daje. Halo? Halo. Halo. No, co daje? Nie usłyszałem, nie daje czego? Nie daje żadnego światła. Przynajmniej wy nie widzicie, że żeby ta jakby ta szklana, powiedzmy, ciężko powiedzieć, czy to jest cegłówka, czy coś. No, ten fragment szkła nie daje żadnego światła. Mhm. Okej. Okay. Dobra, no to się podnoszę powolutku. Gdzieś tam ostrożnie staram się wybadać stopę. Jakieś tam... No, ostrożnie próbuję zejść po tych schodach, nie? Tak. Gorkok oznajmił swoją obecność. Tak jest. Tak jest. On jest najbardziej spragniony wiedzy. Okej, Percy, rzucaj przeszukiwanie. Dobra. Przeszukiwanie.
Przeszukiwanie, Boże, muszę to zapamiętać w końcu. To jest 4 plus 2, 6, 17 plus 6, to jest 23. Okej. Okay. Wzdłuż całego korytarza dostrzegasz szczeliny, które znajdują się w ścianach, podobne do tych, z których wyskoczyły ostrza. Dostrzegasz też z łatwością, które z płyt są... pod którymi z płyt na pewno znajduje się pułapka. Okej, okay, dobra. Więc no, patrzę w tył do moich towarzyszy i mówię, chodźcie za mną. Ok. Pytanie tylko, w którym kierunku? Czy wprost przed siebie 20 metrów dalej, czy zaraz w prawo? Nie no, to jest oczywiste, że najpierw exploring, a później main quest, czyli idziemy w prawo. To jest ewidentnie w prawo idziemy. Okej. Okay. Wchodząc w prawy korytarz, znajdujecie się zaraz w dosyć małym pomieszczeniu, w którym znajdują się jakieś dziwne stalowe rury. Stal jednak nie zaśniedziała i nawet jeżeli te ruiny mają tysiące lat, tak jakby się wydawało z przypuszczeń Berego, to niestety stal, która tutaj jest zachowana wręcz idealnie. Dziwne znaki i wzory przyzdabiają nie tylko rury, ale też jakieś metalowe słupki, jakieś dziwne druty wystające ze ścian. Jak okay. Chcesz, ty pierwszy. Co? A, bo ja idę pierwszy, nie? Czy tu znajdują się jakieś płyty kolejne, które mogłyby uruchomić jakieś pułapki, czy ja coś widzę? Nie, tutaj na pewno nie. Okej, okay, dobra. Nic ci nie przykuwa twojej uwagi, niestety. Dobra, to się rozglądam gdzieś w poszukiwaniu jakichś tam rzeczy, nie wiem. Jedyne, co się znajduje właśnie w tym pomieszczeniu, to są ogromne rury, jakby... powiedzmy, ze 4 razy większe niż kominy dosłownie. Rury, w których dosłownie można było się schować, okay. Jeżeli ktoś by był w stanie to otworzyć. I dziwne znaki, napisy na poszczególnych z tych rur. Dobra. Cztery takie rury zdobią całe pomieszczenie. Dwie po lewej stronie i dwie po prawej stronie. Z ścian i sufitu naprzeciwko was wystają różnego rodzaju mniejsze rury, słupki, jakieś druty. Ciężko powiedzieć, czym to wszystko może być. Okay, czy jest jakiś konkretny wzór, który by zwracał uwagę? Rzuca inteligencję. Tylko tracisz przewagę, bo tutaj, nie znając w ogóle języka, będzie to ciężkie do określenia. No. Ile? 11. Okej. Okay. Jako takiego wzoru nie znajdujesz niestety. Znaki nic ci nie mówią i wydaje się, jakby były... powtarzają się co jakiś czas, ale tak jakby były może jakimiś słowami albo czymkolwiek takim. Natomiast nic, co mógłbyś wywnioskować. Pukam w rurę. Okej, okay, słyszysz tum, tum, tum. Drugą. To samo. Ten sam oddźwięk, nie ma innego tonu na przykład. Nie. Za to w trzeciej rurze, w którą puknąłeś, słyszysz bum, bum, bum. Tak jakby w środku była pełna. Ja w ogóle przykładam rękę do rury i sprawdzam, czy jest ciepła. Czy nie? Ta trzecia, w której Berry usłyszał inny dźwięk, tak jakby była pełna, jest lekko ciepła. Okej, okay, dobra, czyli używana. Słuchajcie, albo ktoś tu niedawno srał, albo mamy do czynienia z czymś większym.